Śnieg i lód na drodze to również duże wyzwanie dla kierowców. Udając się samochodem w góry, warto mieć ze sobą łańcuchy śniegowe. Dodatkowo warto mieć łopatkę do odgarniania śniegu, rękawiczki i matę, na której można przyklęknąć podczas montażu. Przed pierwszym skorzystaniem z łańcuchów należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją obsługi i użytkowania oraz spróbować założyć je na koła. Lepiej poćwiczyć to w komfortowych warunkach niż na drodze. Po założeniu łańcuchów należy przejechać kilka metrów i sprawdzić ich ułożenie i naciąg. Z łańcuchami śniegowymi podróżujemy z prędkością maksymalnie 50 km na godzinę, kontrolując co jakiś czas napięcie i ułożenie łańcuchów. Nie powinniśmy eksploatować łańcuchów na niezaśnieżonych odcinkach dróg.